Beata Materna, witam Państwa w kolejnym programie informacyjnym. A dziś powiemy m.in. o kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, podamy najnowsze informacje dotyczące budowy metra na Bemowie, powiemy o niekończącym się problemie związanym z wywozem śmieci, o nowej organizacji ruchu na remontowanym skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewska oraz o zmianie czasu z letniego na zimowy. A nasze informacje zaczynamy od kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, które już w najbliższy poniedziałek, 27 października. Szczegóły w materiale. Już w najbliższy poniedziałek, 27 października, o godzinie 18 odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad. Punkt pierwszy – otwarcie posiedzenia. Punkt drugi – przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci – wybór firmy do badania sprawozdania finansowego za lata 2012 i 2013 – podjęcie uchwały. Punkt czwarty – zatwierdzenie podziału środków finansowych znajdujących się na koncie Fundusz Remontowy Spółdzielni Rezerwa Zarządu na cel przeprowadzenia robót remontowych mienia wspólnego Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska, podjęcie uchwały. Punkt piąty – przedstawienie przez Komisję Rady Nadzorczej propozycji założeń do planu finansowego na 2015 rok. Punkt szósty – przyjęcie korekty planu rzeczowo-finansowego Funduszu Remontowego na 2014 rok, podjęcie uchwały. Punkt siódmy – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowych miesięcznych opłat na Fundusz Remontowy Nieruchomości Lazurowa 20A. Punkt ósmy. Stanowisko zarządu wobec decyzji Rady Nadzorczej z dnia 6 października 2014 roku w sprawie umowy z Apator Powogaz S.A. Punkt dziewiąty. Zmiana uchwały Rady Nadzorczej nr 28 na 2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie wynagrodzenia członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej Górczewska. Punkt dziesiąty. Zapoznanie się z wykazem spraw sądowo-prokuratorskich. Punkt 11. Przyjęcie protokołów Rady Nadzorczej nr 16 na 2014 z dnia 29 września 2014 roku i nr 17 na 2014 z dnia 6 października 2014 roku. Punkt 12. Informacja zarządu. Punkt 13. Informacja rad osiedli. Punkt 14. Sprawy wniesione. Punkt 15. Zamknięcie posiedzenia. Relacja z posiedzenia Rady Nadzorczej już w najbliższą środę. I przechodzimy do kolejnej informacji. W dniu wczorajszym, to jest 22 października, odbyło się posiedzenie Rady Osiedla nr 2. Oto fragment tego spotkania. Ja pozwolę sobie na początek zaprezentować program dzisiejszego zebrania, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiali. I tak zaczynamy w ten sposób. Podstawowe zagadnienia gospodarcze związane z kierowaniem spółdzielnią mieszkaniową Górczewska będzie referował pan prezes spółdzielni mieszkaniowej. Drugi punkt to będą zmiany opłat eksploatacyjnych dotyczących nieruchomości osiedla nr 2 oraz inne zagadnienia ekonomiczno-finansowe działania spółdzielni na lata 2014-2015. Kolejny punkt to sprawy związane z zabezpieczeniem finansowym wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie. Czwarty punkt, informacje z posiedzenia Rady Nadzorczej. Piąty punkt, sprawy wniesione. I punkt szósty. Przyjęcie protokołu numer 9 z zebrania poprzedniego i to będzie koniec programu na dzisiejszy dzień. Relacja z całości posiedzenia Rady Osiedla nr 2 już w najbliższy wtorek o godzinie 18. I kolejna informacja. Osiedle nr 1 ze sprawą młodych artystów graficiarzy staje się coraz przyjemniejsze. Okazuje się, że graffiti może być sztuką, a nie tylko aktem wandalizmu. Kolejne miejsce na terenie osiedla numer 1 jest przyjemniejsze. No, mam nadzieję, że jest przyjemniejsze. Udało nam się namówić tutejszy komitet, żeby ten prześwit, który był bardzo niszczony przez uczniów okolicznej szkoły, żeby go troszkę upiększyć, no a przede wszystkim, żebyśmy nie musieli co 3 miesiące go malować. Mam nadzieję, że większości mieszkańcom się podoba to, co robią nasi artyści, graficiarze. I tak jak już zapowiadałem niejednokrotnie tutaj u Państwa przed kamerą, że tą akcję będziemy jakby promować i będę uważam naprawdę, że to jest rozwiązanie docelowe, żebyśmy zlikwidowali graffiti, te wszystkie bazgroby, te wszystkie brzydkie
brzydkie wyrazy, te wszystkie oznaczenia różnego rodzaju, bo wydaje mi się, że jednak przyszłością jest właśnie tego typu prace, które będą no, artystyczne, no, można nazwać spokojnie, że to są artystyczne prace, niż bazgroły i wypisywania różnych tekstów niejednokrotnie niecenzuralnych. Rozmawiam jeszcze z jednym z komitetów nieruchomości, tam są dwa prześwity. Mam nadzieję, że uda się nam tę sprawę sfinalizować jeszcze na jesieni tego roku, żebyśmy już to też mieli kolejne miejsce, a nie kolejny prześwit zamalowany właśnie jakimiś bazgrołami. Też chciałbym powiedzieć jednoznacznie, że nie jestem zwolennikiem całości zamalowania graffiti, bo to nie o to chodzi. Ale szanowni państwo, jeżeli naprawdę nasze działania nie przynoszą pożądanego efektu i dane, głównie to są prześwity, powiedzmy sobie szczerze, te prześwity są niszczone, zamalowywane, rzucane, obsikiwane, przepraszam za stwierdzenie takie, ale tak się dzieje w tych prześwitach, to poza doświetleniem tych prześwitów, które no, na bieżąco staramy się uzupełniać te światła, żeby były mocniejsze, to tylko tego typu zabezpieczenie ścian, a zarazem no, jakaś estetyka tych ścian, ma szansę powodzenia na dłuższy okres czasu. Cały czas będę podawał przykład Czumy 12 A i B, gdzie jest przy gimnazjum i te prześwity naprawdę przez kilka lat wytrzymują. Oczywiście co jakiś czas trzeba coś tam poprawić, ale to nie jest w ogóle ta skala, która jest właśnie niszczenia elewacji, tradycyjnej elewacji. Zarazem też zapewniam, że raczej nie będziemy wychodzić na ganki, bo to nie o to chodzi. No chodzi o to, żeby pewne miejsca zrobić takie symbole, tego typu malunki, może jakieś murale się z czasem pojawią i no żeby troszeczkę to nasze osiedle, które jest starym osiedlem, troszkę nowocześniej, troszkę fajniej wyglądało i zarazem no też jakby jest to oddźwięk do tej młodszych mieszkańców, do tej grupy naszych dzieci, młodzieży, którzy tu mieszkają i nie tylko tu mieszkają, żeby także widzieli, że tu można fajnie żyć w takim osiedlu, mimo że to osiedle już ma prawie 40 lat. W administracji osiedla numer 1 jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, nie tylko od młodzieży, ale także od mieszkańców. Staramy się realizować te propozycje, nie zawsze nam się to udaje. Też muszę przyznać i uderzyć się w piersi, że nie zawsze nam się udaje, głównie ze względu na brak środków. Czasami po prostu no, jest pewna niemożność w spółdzielni. Tak? Są pewne struktury, gdzie ja jako kierownik no, nie jestem w stanie przeskoczyć pewnych spraw, ale naprawdę jestem bardzo otwarty na propozycje, na dyskusje i nigdy nie uciekam przed jakąś tam dyskusją. A zarazem już wracając do tych młodych graficiarzy, no, planujemy, tu rozmawiałem z tymi artystami, którzy ten prześwit robili, te poprzednie, żebyśmy może właśnie na wiosnę zrobili jakiś taki kurs graficiarski, żeby te dzieciaki, ta młodzież mogła trochę się wyżyć, a zarazem, żeby coś nam po nich zostało fajnego. A wydaje mi się, że jeżeli zaangażujemy młodzież do współpracy, to jednak będzie troszkę i bezpieczniej, i inaczej to nasze osiedle będzie postrzegane. Uzyskaliśmy kolejne informacje dotyczące budowy metra na Bemowie. O szczegółach mówi rzecznik Urzędu Dzielnicy Bemowo. Ostatnio ratusz ogłosił plany dotyczące rozbudowy drugiej linii metra. Cieszymy się, że te prace będą szły od razu po zakończeniu, po oddaniu do użytku centralnego odcinka. Tak naprawdę za chwilkę będzie ogłoszony przetarg na kolejnych 6 stacji, czyli 3 po tej stronie Wisły i 3 po drugiej stronie Wisły. Metro dojedzie do ulicy Księcia Janusza już w 2018 roku. Natomiast dopiero w 2022, to jest ta gorsza dla nas informacja, będą budowane stacje przy Wola Parku i przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo. My będziemy starali się walczyć o to, żeby ten termin przyspieszyć, żeby budowa tych dwóch kolejnych stacji nastąpiła szybciej. Tutaj jest potrzebna decyzja środowiskowa dla tych dwóch stacji, bo jeszcze dla nich taka decyzja nie została wydana. Będziemy chcieli, żeby prace nad tą decyzją rozpoczęły się tak naprawdę jak najszybciej.
W tym celu też uruchomiliśmy taką akcję Metro Szybciej na Bemowo. Będziemy zbierali podpisy pod petycją właśnie w tej sprawie. Jest już profil na jednym z portali społecznościowych i będziemy chcieli takim głosem i z poparciem mieszkańców zawalczyć o to, żeby jednak te metro na te Bemowo dojechało trochę szybciej. Na pewno w perspektywie czasu metro będzie jechało dalej, natomiast w tym momencie najważniejsze jest to, żeby w ogóle dojechało na Bemowo, czyli żeby jak najszybciej powstała stacja przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo, czyli takim centralnym punktem dzielnicy. Tutaj jest to główny węzeł komunikacyjny na terenie Bemowa. Tutaj codziennie kilkadziesiąt tysięcy ludzi właśnie to skrzyżowanie pokonuje, dlatego budowa stacji w tym miejscu jest najważniejsza i jest tematem newralgicznym. Oczywiście nie zapominamy o kolejnych stacjach na zachód, czyli aż do MOR. Natomiast musimy najpierw wywalczyć tą stację przy ratuszu, a później będziemy mogli walczyć o kolejne. Oczywiście ratusz nie zapewnia, że będzie chciał wybudować całą drugą linię metra do końca i że na tych pięciu stacjach w stronę Bemowa się nie zakończy inwestycja. Natomiast musimy wywalczyć najpierw te pięć, a później będziemy walczyli o kolejne. Na naszym terenie cały czas jest problem z wywozem nieczystości. Na ten temat mówi kierownik osiedla numer 1. Cały czas walczymy z MPO, już wystąpiliśmy, żeby firma, która nas obsługuje, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia, zmieniła chociażby te kontenery, które tu są takie tak zwane dzwony na te ich śmietniki, ponieważ one praktycznie od początku nie są wybierane. Niestety samochód, który przyjeżdża, opróżnia te tak zwane bobry, te czerwone, zielone i tak dalej, ale tych tak zwanych dzwonów nie opróżnia. Już mamy całą teczkę maili, pism. Jakoś idzie to strasznie opornie. Małym światełkiem w tunelu jest to, że tutaj jakby zmienię temat segregacji na wywóz liści. Dogadaliśmy się z firmą MPO, że liście będą wywożone, grabione, na pryzmatowane, wywożone w odpowiednich kontenerach. Te kontenery są oznaczone jako bioodpady. I tu apeluję do Państwa, żeby absolutnie nie wrzucać do tych kontenerów niczego, ponieważ tam one będą tylko są przeznaczone do wywozu liści i gospodarze mają miejsca składowania, z których one będą odbierane. Będzie to raz w tygodniu lub częściej, oby raz w tygodniu przynajmniej MPO to odbierało, żebyśmy mogli opanować problem liści, których jeszcze sporo jest na drzewach, a jeszcze więcej jest już na ziemi. Więc to nam się jakby udało, zobaczymy jak to będzie szło. Temat gabarytów jest dalszym tematem, też dość trudnym. Idzie nam to, mówiąc kolokwialnie, jak krew z nosa. Te wersalki, te półki, te szafki, te wszystkie różnego rodzaju meble stoją najczęściej przed sypami i altanami. Na każde nasze zgłoszenie firma MPO ma 7 dni na realizację zamówienia i raczej wcześniej tego nie realizuje, więc mamy po prostu problemy kolosalne z tym. Jest pokazany punkt w umowie, że mają 7 dni na realizację, i te 7 dni realizują. Niestety, jeszcze raz to podkreślę, że zmieniło się na gorsze w mojej ocenie, tylko w mojej. Myślę, że mieszkańcy wszyscy to widzą, że zmieniło się na gorsze wywóz odpadów. Jeszcze jako tako radzimy sobie z tymi odpadami komunalnymi mieszanymi, ale tak jak widać, z segregacją jest problem, z gabarytami jest po prostu tragedia. Mam nadzieję, że te liście przynajmniej w tym roku pójdą jakoś fajnie, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Jest jakaś szansa na poprawę tej sytuacji w przyszłości? Szansa jest taka, jak pani zapewne wie, pani redaktor, że pełnomocnik miasta do spraw śmieci, czy koordynator, przepraszam, nie pamiętam dokładnie stanowiska tej pani, stwierdziła, że należy do niej to kierować, te wszystkie zadania, wszystkie te zgłoszenia. W drugiej kolejności.
No więc kierujemy w drugiej kolejności. Jak na razie to trwa już ze 2,5 tygodnia albo i 3. Jak na razie efektu specjalnego nie widzimy. My jako zarządcy nie widzimy efektu, żeby coś się zmieniło na lepsze. Firma MPO dalej się podpiera umową. Powiem Państwu tylko taka dygresja. Altany śmietnikowe. Po weekendzie śmieci jest po prostu cała masa w tych śmietnikach, aż się przesypują. Poprzednia firma... Nie reklamuję tej firmy, ale mówię jak było. Miała w obowiązku sprzątanie tej altany, żeby wszystkie śmieci zabrać. Firma MPO wyciąga kontenery, wyrzuca śmieci, a nasi gospodarze kontener, półtora kontenera, do dwóch kontenerów z ziemi musi zebrać i dalej mamy przepełnione śmietniki. Firma MPO, w przetargu było powiedziane jeden z punktów, że mamy wywieźć śmieci, nie sprzątać naokoło teren, tylko wywieźć śmieci. No niestety mamy co mamy, spada to na naszych gospodarzy. Pracownicy mi płaczą w rękaw, za przeproszeniem, że taka jest sytuacja, a ja jako ich przełożony i jako zarządca tego osiedla, no nie mam właściwie żadnego wpływu na to. No niestety mamy tragiczną sytuację. Ja się pocieszam jedynie tym, że to jest jakiś okres przejściowy, że to będzie z miesiąca na miesiąc coraz lepiej. Niestety, no od sierpień minął, wrzesień minął, za chwilę minie nam październik. Dużych popraw nie widzę. No. Na skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich od kilku dni obowiązuje zmiana organizacji ruchu. Na temat zmian komunikacji miejskiej mówi rzecznik ZTM-u. Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich i związane z tym zmiany. Od 20 października wiemy, że pewne zmiany nastąpiły. Jakie to są zmiany? Zmiany dotyczą linii E2, 122, 129, 171. A także zastępczej linii Z2 oraz linii nocnych N01, N45 oraz linii N95. I tak linie E2 i 122 kursują trasą objazdową przez Powstańców Śląskich. Linia 129 jedzie przez Gimnazjalną i Człuchowską. Linie 171, Z2 i N01 kursują trasą objazdową przez ulicę Wrocławską. Natomiast linie N45 i N95 kursują trasą objazdową przez Powstańców Śląskich i Wrocławską. Warto także powiedzieć, że została uruchomiona zastępcza linia autobusowa Z3, która obsługuje trasę ze Starego Bemowa przez Radiową Powstańców Śląskich, Wrocławską, później Radiową Dywizjonu 303, Obozową, Ciołka, Newelską, Księcia Janusza. Dalej jedzie ten autobus do Koła, no i następnie wraca przez Dywizjonu 303, Radiową Wrocławską, Powstańców Śląskich, znów Radiową i potem Kalickiego do Starego Bemowa. W związku właśnie z budową torowiska, czy już coś Państwu wiadomo na temat nowych linii tramwajowych albo tych, które powiedzmy jeżdżą ulicą Radiową, które tutaj do skrzyżowania Powstańców Śląskich Górczewska będą dojeżdżały? Najprawdopodobniej będzie tamtędy kursowała linia 11, która będzie nową linią taką dowozową do metra przy Rondzie Daszyńskiego. Ona będzie kursowała na trasie najprawdopodobniej właśnie z Ronda Daszyńskiego na Młociny i przypuszczalnie również linia 28, która będzie dojeżdżała, czy też wyruszała z pętli osiedle Górczewska. I na zakończenie przypominamy, że z soboty na niedzielę nasze zegarki cofamy o 1 godzinę. W Polsce zmiany czasu letniego i zimowego regulowane są rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016. Zmiana czasu z letniego na zimowy wymaga cofnięcia o 1 godzinę wskazań zegarów, tak jak z godziny 3 na 2. Jednym z pionierskich krajów we wprowadzaniu czasu letniego były Niemcy, które zaczęły go stosować podczas I wojny światowej. Podyktowane to było chęcią zaoszczędzania węgla używanego do produkcji energii elektrycznej, a jednocześnie bardzo cennego w czasie wojny. Wkrótce zmiany czasu zostały wprowadzone w Wielkiej Brytanii, a następnie w większości krajów
europejskich. Dla niektórych osób kłopotliwa jest konieczność pamiętania o korekcji wskazań zegarów. Na szczęście w wielu urządzeniach elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, komputery, zegarki elektroniczne, wskazania aktualizowane są w sposób automatyczny. I na zakończenie ważna informacja dla naszych widzów. Szanowni Państwo, na naszej stronie internetowej dostępna jest ankieta dotycząca propozycji nowych godzin programu na żywo. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tej ankiecie. A na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.